Cześć, witam was i pozdrawiam widzowie. Dzisiaj dalej wyruszymy w naszą podróż z Demon's Souls w kuźniach. Zobaczymy, jakie potwory jeszcze tam na nas czyhają. Ja szczerze wam przyznam, że już mamy tutaj tak sporo zrobione, że mi się wydaje, że spotkanie z bossem już jest nieuniknione lada moment. Kurczę, z której strony będzie tutaj to wyjście. Dobra, już jesteśmy na górze. Fajny jest ten skrót też. Dobrze, że udało się go nam odkryć, że tutaj sobie zajrzeliśmy. Tutaj zróbmy ruch, staramy się grać zapobiegawczo, żebyśmy tutaj nie zginęli w głupi sposób. Oj, teraz zasłoni mi ta szmata, żebyśmy nie oberwali. Okej, udało się, fajnie. Ja tego drugiego bym chciał też rozwalić, chyba tak. Oj, czemu my w niego nie trafiliśmy? Odłamek twardego kamienia. Kurczę, to jest to, czego szukamy tak naprawdę. Ja bym chciał zobaczyć kryształy, jakie my mamy. Może odporność na cięcia weźmiemy sobie, ustawimy teraz dla zmiany. Teraz musimy znaleźć to miejsce, gdzie sobie odblokowaliśmy lawę. Czy to tu było? Ja niekoniecznie teraz pamiętam, drodzy widzowie. Ale wydaje mi się, że to tu w tym miejscu było. Okej, niech stamina nam się odnowi. A co my mamy tam za złoto na dole? Znaczek złoty. To jest ta odporność na cięcia, daje nam takie dodatkowe poniżej staminy. Dobra, jeżeli to tu nie będzie, sobie tak wyjrzymy. Wydaje mi się, że nie, że chyba złą drogą poszliśmy. Ja tak zachwalałem ten skrót, ale on chyba... niekoniecznie o to w tym momencie chodziło. Ja się cofnę jeszcze. Chyba będziemy musieli zejść tu w dół. Dobra, tu jesteśmy. Tak, tu mamy te schody, gdzie możemy przejść sobie w dół. Dokładnie, tam byśmy się... za daleko udali, ale zbierzmy wszystkie znajdźki. Duży odłamek twardego kamienia, trawa półksiężyca razy 4. Spójrz na tędy. Nie kumam kompletnie. No, obejrzyj. Pierścień odporności na truciznę. Bardzo fajne, z pewnością się przyda. Tylko też jak jesteśmy w formie duszy tutaj, musimy nosić ten pierścień, który zwiększa nam punkty życia. Przez to też mamy jeden pierścień jakby dodatkowy. Ja zdecydowałem, aby teraz korzystać z pierścienia odporności na cięcia. Coś tu za spokojnie, drodzy widzowie. Aż jak nie ta gra, nie? Demon's Souls. Spokojna okolica strasznie. O kurczę, tam ktoś strzelać będzie on pewnie i te beczki będą wybuchać. Jeszcze raz. Fantastycznie. Jeszcze raz. Okej, dobra. Dobra, po nim. I teraz pytanie, co nas czeka za mgłą? Urzędnice, nogawice, półokrągły topór. Ja aż się boję, co tu nas może czekać za tą mgłą. Może delikatnie się uleczmy. I kurczę, jakby to powiedzieć. Ahoj, przygodo! Aha. Dobra, jeszcze nic specjalnego tutaj na nas nie czyha. Możemy sobie poeksplorować. Szczerze myślałem, że przechodząc tutaj już tyle, że tutaj czeka na nas boss, a tu niespodzianka, jeszcze kawałek drogi do niego. Krył w tok. Krył w tok, co ja chciałem powiedzieć. Krok w tył. Fajnie, na 3 strzały ich już mamy. Tylko tak naprawdę czekamy, czy coś z nich wypada. Ciemno tutaj też. Nie chciałbym czegoś tu opuścić, jakiejś znajdźki ciekawej pod drogą. Tam coś chyba tak świeci. A czekajcie, dobra, tu mamy jeszcze wejście. Ja tam widziałem windę, co prawda, na dół. Okej. Chris, co to takiego jest ten Chris? Sobie przeczytajmy. Mały, ceremonialny miecz prosty. To dla maga bardziej taki przedmiot, no ale fajnie, fajnie, że zdobywamy te znajdźki różne. Może sobie w przyszłości zagramy tą serię po prostu jakąś inną postacią, może to będzie mag. I będziemy wiedzieli od razu, mam nadzieję, że będziemy pamiętać, że tutaj Chris jest. Odłamek pajęczego kamienia. A, wydaje się nieruchome, no tak, no skoro winda jest na górze, to wystarczy ją tak naprawdę opuścić. Nie kumam tego tekstu. Bryła pajęczego kamienia. Na górę raczej nigdzie nie wejdziemy. Wszyscy od pajęczyn, bryły od pająków. Oto twoja bratnia dusza. Dalej jest impreza. No dobra, to idziemy na imprezę. Ja już podejrzewam się, że po tych podpowiedziach to tylko jednego możemy się spodziewać. Tak, jest. Pancerny Pająk. Oto i on. O kurde, jak my tak na start będziemy dostawać. O Jezu. Dobrze i mówię wam. Czy my gdzieś tu... O... O, wygląda, że tu jesteśmy bezpieczni, ale trzeba patentować, jak my go chcemy zaatakować w tym momencie. Chyba nie najlepszy wybór w tym momencie. Aż, kurde. A, dobra. Jezu, jeszcze tą pajęczyną. To jest co czytałem, on tu będzie zatapiał i później to podpali. Dobra, zdążyliśmy się cofnąć, uleczyć. Nie jest może to najlepsza walka. Co on się tak zachwiał w tym momencie? No nie, i znowu nas z tego... Ale teraz oberwaliśmy. Musimy się tam zbliżyć, bo to nie najlepiej wróży nam, że go pokonamy. Wiesz, lecz się. Ajajaj. Będzie coraz ciężej z nim. Się trochę wycofać, za nie mówiłem aż. Ale tu mogliśmy się schować, tak? To chyba jest przewiślane, twórcy. Okej, znowu nas zalewa. No my mu niezbyt wiele życia odebraliśmy w tym momencie. No powiem wam, staram się grać zapobiegawczo, nie ryzykować tu zbytnio. Kiedy my go będziemy mogli zaatakować? Musimy chyba wyczekać odpowiedni moment. Ale nie mogłem nic zrobić, uwierzycie w to? Spadać. Się delikatnie wycofamy. Kurczę, nie chciałem się lecieć i niekoniecznie w tym momencie. On chyba zaraz zacznie pluć tą mazią, którą będzie mógł podpalić. Dokładnie, to już trzecia jego próba. Ale już połowę życia stracił. No jest jakaś nadzieja tutaj. Ja bym sobie może na inne... przedmioty do leczenia po prostu ustawił. I się chyba rozkręca. Tym razem. Nie, no nie wierzę. W takim momencie... No nie wierzę, drodzy widzowie, że to nam się nie udało. Już tak niewiele nam brakowało. No nic, trudno. Zrobimy sobie cięcie w tym miejscu, a ja zrobię po prostu tam drugie podejście. Do zobaczenia za moment. No i zaczynamy imprezę. Pancerny Pająk. trochę ten roll. Niekoniecznie chyba dobra decyzja, że podeszliśmy tak blisko. Wstawaj! Co on kombinuje teraz, drodzy widzowie? A, zalewa nam, dobra. Trzeba się schować, my się podleczymy zwykłą trawą w tym momencie. O, w ostatnim momencie chyba. Najlepiej to wygląda po raz ponownie. Dobra, czy on tu do nas strzeli? Zdecydowanie tak, da radę. No już niewiele. Byliśmy opętani, odplątani, nieopętani pajęczyną i tak naprawdę nie mogłem nic zrobić w tym momencie. O, świetnie. Kurde. Spadamy stąd. Wydaje mi się, że... Ale my mamy życia ile? No nie! My już prawie tu nie żyliśmy. Niepokoi mnie to, że trawa mi się już właściwie skończyła jakakolwiek. Jeżeli tu się schowamy, ja mogę szybko zajrzeć do ekwipunku. Dobra, możemy sobie żółtą umieścić na szybkości gdzieś tu. Tej mrocznej może niekoniecznie bym chciał. Dobra. Fajne miejsce. Twórcy pomyśleli o fajnym miejscu na przeczekanie. Ale rozbrykał się. Ale już niewiele życia mu zostało. Tu wejście było chyba nie najlepszym pomysłem. Zdecydowanie nie. Jeszcze jedną trawę. Zdążyliśmy fantastycznie. On teraz nas trafi z pewnością, ale tarczą się osłonimy. Jest. Unik. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, podchodząc tutaj w tym momencie. Chociaż mogło to być nasze. Dobra. Oburącz. Leczonko, ale... Jest! I drodzy widzowie, mamy to. Pancerny pająk pokonany. Fantastycznie to nam wyszło. I kurczę, jestem mega zadowolony z tego tutaj. Odzyskaliśmy swoje ciało, możemy tutaj jeszcze spenetrować sobie miejsce. Świetnie poszło, świetnie. Może nie była to najlepsza walka, ale pamiętajcie też, że ja jestem początkujący. Kurczę, tam jest jaszczurka. A, tam jest też ich pełno. No nie, może nie w tym odcinku. Mam nadzieję, że ona się pojawi później, jak zjedziemy tutaj, czy my mamy coś jeszcze? Jeszcze musimy z pewnością odebrać duszę demona. Kurczę, nastrojowo tu, plama krwi. Ej, czy jest jakaś wiadomość może? Nie, plama krwi jedynie. Okej, dobra, ale ja sobie ustawię pierścień złodzieja. To jest szczurka, mam nadzieję. Czysty pajęczy kamień oraz twarda dusza demona. Dobra, w tym momencie wróćmy sobie do spójmy. Do spójni, przepraszam. Zobaczmy, co my możemy zrobić. Może mamy już odpowiednią ilość, aby znowu na kolejny poziom ulepszyć naszą halabardę. Świetnie, ale my chcemy u ciebie ulepszyć broń. Kurczę, brakuje 2 odłamków twardego kamienia. Wiecie co? Jednak cofniemy się do kuźni, do tego kupca. Kupimy sobie 2 odłamki twardego kamienia, bo ja ją chcę mieć na wyższym poziomie teraz. Kuźnie, dokładnie. Zobaczymy, ile leveli zdołamy wbić i ile za tą duszę tego twardego pająka uzyskamy dusz. Odłamek twardego kamienia razy 2. Dobra. Ty coś jeszcze tu masz, eliksys. Odnawia kondycji. To by może się przydało na pająka, to odnowienie kondycji. Myślę tak sobie teraz. No ale już tego nie wypróbujemy, a mamy ten eliksir przy sobie w ekwipunku. No też szkoda trochę, że ja tych takich przedmiotów nie wykorzystuję. Ulepsz broń, halabarda. Fantastycznie, na 5. poziomie, kurczę. 143 obrażenia, tak? Przyjrzyjmy się jeszcze tej halabardzie tak naprawdę. No, nieźle to wygląda. Atak fizyczny 143 plus 29 premii. Okej. Dobra. Co my byśmy chcieli jeszcze? Teraz my szukamy władczyni dusz. Gdzie ona się podziała? A, dobra, siedzi sobie tu na schodach. Zobaczmy też sobie, ile za nią dostaniemy. 3200 aż dusz. No ile mamy? Prawie 11000. To nam pozwoli na trochę zabawy. Szukamy oczywiście. Ja chyba bym w siłę coś dał. Ale czy aż 2? Kurczę, ta wytrzymałość będzie mi potrzebna. Ciężki orzech do zgryzienia. Dobra, weźmiemy wytrzymałość na 1. Potwierdź. Tak, tak, to już wszystko zdecydowanie. I drodzy widzowie, w tym miejscu ja bym chciał się zwyczajnie z wami pożegnać i podziękować. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja dziękuję za oglądanie. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.